Cześć, witajcie w nowym roku. Dzisiaj słuchajcie, misja, która jest być może początkiem takich misji szkoleniowych. Wymyśliłem sobie, że zrobię taką serię misji szkoleniowych, które mają na celu po prostu naukę pilotażu i tak dalej. Sytuacja przedstawia się następująco. Dzisiaj misja szkoleniowa. Twoim zadaniem jest wystartować śmigłowcem AH-64D z okrętu wojennego, a następnie polecieć w towarzystwie śmigłowca rozpoznawczego Kijowa, który startuje ze statku obok do bazy Glenzik, czy jakoś tak, po odprowadzeniu Kijowa skontaktuj się z bazą Dublin i poproś o kurs do tej bazy. Tam wyląduj i uzbrój śmigłowiec, a następnie wróć na okrąt, z którego startowałeś. No i zadanie wystartuje tam. To samo mamy tutaj. Po twojej lewej, na statku obok, właśnie tam widzimy Kijowę na pokładzie. Leć z nim do bazy, poczekaj, aż wyląduje. Tak to wygląda, słuchajcie. Misja ma na celu generalnie opanowywanie coraz to lepsze śmigłowca. Engine 1 fire. Engine 2 fire. APU fire. Także tak. Engine 1 fire. Engine 2 fire. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Misja oczywiście będzie do pobrania. Misja szkoleniowa będzie do pobrania w opisie filmu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i słuchajcie, no prawdopodobnie widzicie w końcu płynność. Mamy nową wersję stabilną. Która to? Zaoferowała nam lekki spadek klatek, ale jednocześnie też dodała nam trochę bajerów. No i tak w ogólnym rozliczeniu myślę, że jest całkiem ok. Aha, właśnie, zobaczcie. Jest bardzo ważna rzecz. Wchodzimy sobie w util. I tutaj pokazujemy, że jesteśmy na morzu i w ruchu. Bo inaczej nam się tutaj nie synchronizuje o GPS. Bardzo ważna rzecz. Kasujmy sobie błędy. Możemy sobie odpalać już silnik pierwszy. No i zobaczcie, że łopata się nie rozdwaja. Jest cała, czyli to zwiastuje, że prawdopodobnie płynność będzie bardzo dobra. A jak to się stało, to wam opowiem po drodze. George nam dzisiaj będzie niepotrzebny. Cała misja będzie wykonywana z punktu z drugiego, czyli z punktu pilota głównego dowódcy. Także tak to wygląda. Jesteśmy u wybrzeży w ogóle Gruzji. Czekamy, aż nam się tutaj ustabilizują silniki. I wajcha mocy na max. Wyłączamy APU. No i słuchajcie, pierwsze nasze zadanie to jest wystartować z tego płynącego okrętu.
wydawałoby się, że to prosta sprawa, ale to nie jest prosta sprawa. I lądowanie tak samo na takim okręcie też nie jest prostą sprawą, a szczególnie jak jest bardzo wiecznie. Ja tutaj na razie poziom trudności zrobiłem taki trochę słabszy, więc nie będziecie musieli się aż tak spinać. Zobaczcie, że dodałem nawet tutaj obsługę jakoś. Tutaj jest gościu. To są ci sami goście, co na lotniskowcu. Można ich przypisywać sobie do danego okrętu, ustawiać. Kijowe mamy po naszej lewej. Czekamy na nasze GPS-y. No i zaraz będziemy z nim lecieć do bazy. Już nie pamiętam, jak ona się nazywa. To jakaś taka dziwna nazwa. No ale wiecie, co chodzi. Mamy tam lecieć. O, już mamy ten. Włączymy sobie map. Sposób wyświetlania mapy digital. Tu jest ok, tu jest wyłączone. Dobra, możemy startować. Poczekamy na tą kijowę w powietrzu. Sprawdzamy zawsze tutaj, jak nam reaguje tutaj ten. No i zobaczcie, że trzeba uważać, żeby się nie wpierdzielić gdzieś tutaj wirnikiem. Odrywamy się. No i mamy nasz piękny okręt wojenny, zobaczcie. Jaka potęga. Poczekam sobie na tą kijowę i pokażę wam go trochę. W ramach ćwiczeń polecę sobie skierowany do niego przodem. Może bym się tu na niego nie wpierdzielił. No, piękna maszyna, nowoczesna. A tu jest nasza druga popierdołka. Nasza druga popierdołka nazywa się Kijowa. Kijowa już tutaj widać odpalił wirnik. Więc już tutaj przygotowuje się do startu. O, już startuje. No i zobaczcie, że prawdopodobnie widzicie wszystko płynnie, tak jak ja. W końcu się mogę z wami tym podzielić, tak jak trzeba. Dobra, lećmy za Kijową. Nasze drugie ćwiczenie polega na tym, żeby utrzymać się w szyku za drugim śmigłowcem. W tym przypadku jest to Kijowa. O! Patrzcie, jak popierdzielił. Trzeba uważać właśnie w łapaczu, żeby nie obciążać wirnika za bardzo. No i co? Lecimy do bazy. Lecimy w szyku dowolnym, więc poćwiczymy sobie. Pierwsze ćwiczenie, jakie ja proponuję, to jest zrównać się z drugim śmigłowcem z jego z prawej strony i wyrównać do jego prędkości. Zaliczone. Drugie ćwiczenie, jakie ja proponuję, to przelecieć pod nim i ustawić się tak samo z jego lewej i wyrównać z nim prędkość. To. Trzecie ćwiczenie to zbliżmy się do niego. Zobaczmy, jaki kolor oczu mają. Jaki ma pilot kolor oczu. Oczywiście. Trzeba uważać tutaj, żeby się wirnikami gdzieś nie pierdeknąć. No i
co? I przed nami tutaj jest ta baza. I teraz sobie zobaczcie, można sobie dowolnie ćwiczyć, przelatywać za nim, pod nim. Nad nim się nie powinno przelatywać. Jest to bardzo ryzykowne i wiem, że to w procedurach jest zakazane. No zobaczcie, tu mamy jeszcze jakieś dwa obiekty. A my tutaj ćwiczymy. Podlecimy sobie pod jego ogon. Załóżmy, że zrobimy mu tutaj inspekcję uszkodzeń albo coś takiego. Więc w takim przypadku podlatuje się na przykład pod załóżmy, że ma uszkodzony ogon, więc podlatujemy maksymalnie blisko i sprawdzamy wizualnie, jakie są uszkodzenia, bo wiadomo, że pilot tego nie widzi. Może mu na przykład powiedzieć: no, podziurawiony jesteś chłopie, ale dasz radę wylądować. Nie musisz tutaj panikować, możesz jeszcze przelecieć 200-300 metrów albo nawet kilometr. Więc tak to wygląda. Zobaczmy go od dołu. Trzeba to robić tak, słuchajcie, troszeczkę na wyczucie. Jak się każdy, kto się wlata w śmigłowiec troszeczkę, to potem jest to automatycznie, że wie, że jeżeli ruszę ręką, tak, to się stanie to, a jeżeli to, to się stanie to. No i zobaczcie, no bardzo fajne ćwiczonko, uważam. Kiowa w ogóle ma wyjść jakoś chyba. Coś tak widziałem. Bo tak nie do końca śledzę te wszystkie wiadomości tego twórcy. Ale Kiowa by się przydał rzeczywiście. Można by sobie wtedy robić fajne misje na necie. Ja w ogóle, ktoś mi proponował ostatnio latanie. Słuchajcie, jeżeli jest ktoś, kto mnie mógł wprowadzić w ten świat na necie, żeby sobie polatać o tako we dwóch na przykład na początek, to ja bardzo chętnie gdzieś tam, mamy się gdzieś tam umówić. Bo ja szczerze mówiąc, tak mniej więcej wiem, o czym to polega, że się tam można sobie tak jak wszędzie ten serwer utworzyć, tylko nie wiem, jak na czym polega komunikacja. Czy to się oddzielnie robi komunikację, czy na jakimś time speaku, czy jak to jest, właśnie nie wiem. Patrzcie, bardzo blisko. No i tutaj już mamy przed sobą tą bazę. Mamy tutaj za zadanie poczekać, aż ten śmigłowiec wyląduje, a potem połączyć się z bazą Dublin tam się udać i uzbroić. I teraz tak, jak się to robi? Zobaczcie, że jak tutaj w sobie, ale to zaraz, najpierw go podprowadźmy. Sprawdzamy oczywiście zawsze, czy nie ma jakichś ruchów w powietrzu, czyli czy jakiś na przykład samolot czy śmigłowiec czy startuje, czy ląduje. Nie wiem, napiszcie mi, co myślicie o takich misjach szkoleniowych. Mogę wymyślać na przykład, nie wiem, mogę wymyślać jakiś ciekawy poligon, zniszcz to, albo na przykład, nie wiem, wyląduj na jakimś tam czymś tam. No możliwości to jest też dużo. Mogę robić takie misje w sumie. Zrobić parę sztuk przynajmniej. Jak ktoś chce sobie poćwiczyć, nie ma problemu. No i zobaczcie, tu jest ta baza. On to zaraz sobie będzie podchodził do lądowania. No i
już chyba sobie podchodzi. Ja sobie tutaj będę się trzymał trochę dalej od niego, żeby mu tu nie wchodzić w drogę. Zobaczcie, że tutaj w tej bazie znajdują się samoloty F-117. Które tu właśnie kołują chyba sobie. Tu mamy naszą Kijowę, mamy poczekać, aż wyląduje. No i kolejne ćwiczonko, zawis. Oczywiście uważamy, żeby coś nie przypierdzielić. Powoli, bo zobaczcie, tu mamy wartownika jakiegoś. Obrócimy sobie tą Kijowę, jak sobie wyląduje. Tu już na niego czekają. No i dobra, następne nasze zadanie to jest połączyć się z Dublinem. Wchodzimy sobie tutaj, Dublin mamy i poprosimy o kurs do bazy. O, tutaj nam startuje kurs 74. Czyli jakoś tak tutaj, w tym kierunku. Oto sobie przelecimy nad tą zatoką. W ogóle słuchajcie, teraz w tej wersji, która teraz się pojawiła, w tej już stabilnej, w ogóle już w becie tak było, jeżeli chodzi o Apacha, że mam wrażenie, że jest takie odczucie prędkości w końcu. Bo przecież się mówi, że Apache jest takim szybkim śmigłowcem, a tu się leciało wcześniej jakoś tak nie było tak szybko, a teraz mam wrażenie, że te 200 na godzinę to się czuje naprawdę. Taka jest moja... O, i tutaj mamy nawet zaznaczoną tą bazę, słuchajcie, na mapie, jak widać, C81. Więc lecimy tam. Naszym zadaniem jest wylądować tam i się uzbroić. O, przelecę sobie koło tego jachtu. Zobaczcie, jak to jest w miarę szybko, naprawdę. Odczucie prędkości w Apache się poprawiło. Tak uważam. No i tutaj mamy lekkie górki. Przelecieć nad tą górą. MSA, czyli wygładzanie krawędzi, niestety musiałem wyłączyć. Bo jeżeli nie nagrywam, to jest ok, ale jak nagrywam, to już nie jest ok. Ale tak dla siebie. O! I zobaczcie, że mamy tą bazę. Uzi, 1-1, inbound. Poprosimy o zgodę. Thank you.
lecimy kursem 58. Zobaczcie, że to jest baza, tak jak wam pokazywałem w tym poradniku. To jest taka tajna baza po prostu, którą można sobie potem wywołać. Robiona jest na tej samej zasadzie, tak jak to wam pokazywałem w poradniku. Ktoś tam mówił, że mogę zrobić od A do Z. No tam praktycznie w tym poradniku jest wszystko, wystarczy to wszystko połączyć. Więc nie powinno to być takie trudne. Zobaczcie, że tutaj zawsze przy podchodzeniu w takie miejsca zawsze musimy sobie obczaić rękawek. Widzimy rękaw. I opracować sobie strategię lądowania. Czyli zobaczcie, że ja sobie tak myślę, że trzeba będzie podejść od tamtej strony między tymi drzewami. Więc najlepiej by było teraz przelecieć nad tymi drzewami, tam się zniżyć i powoli podchodzić. Bo po rękawie widać, że wiatr jest dosyć duży. I pilnujemy tutaj, żebyśmy nie spadali poniżej 5. O właśnie. Metrów na sekundę. Trzeba uważać tutaj, zobaczcie, że tutaj ja celowo zrobiłem tą bazę w takim miejscu, żeby nie było łatwo tu wylądować, bo naprawdę nie jest tu łatwo wylądować tak za pierwszym razem. Trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie przeszkody. No i ten wiatr tutaj też nie ułatwia za bardzo. No i podchodzimy pod wiatr. O! Rzuca trochę, ale się udało. No i teraz zobaczcie, że wchodzicie sobie w grunt. I naszym zadaniem jest uzbroić śmigłowiec, wedle naszego uznania. No to załóżmy, że my damy mu tutaj po dwa Hellfire'y. A tutaj mu damy standardowo hydry. Paliwa jest ok, tu jest wszystko ok. Request rearming. Copy. No i nas tutaj zaraz dozbroją. W międzyczasie sobie zmienimy tą naszą bazę. Taka normalna, można by rzec. O, rakiety niekierowane już mamy, tu już mamy Hellfire'y 2. No i okej. No i wracamy, słuchajcie, na okręt, z którego żeśmy startowali. Przeleciliśmy stamtąd. Radar, 9 o'clock, searching. Więc tam też zmierzamy. Tutaj mamy taką górkę do pokonania. Jesteśmy już o wiele ciężsi, bo żeśmy się załadowali. Bardzo tu pomaga ten taki pilocik. Zobaczcie, ten, który jest tutaj, na który kieruje krzyż. Jak dam odpowiednio dużo mocy, to widać, że widać, czy przelecę nad tą górą z tą prędkością. Zobaczcie, że pilocik znajduje się już nad górą, więc to znaczy, że spokojnie wylecę ponad tą górą.
sobie polecimy tutaj wzdłuż. Może wyłączę i HACA. Oj, ale było blisko ziemi. Tutaj też trzeba uważać na druty. No i teraz ten statek, gdzie on się znajduje? Tam zobaczcie, że tam jest dym z kominów. No nie trudno go będzie odnaleźć, bo nie było jakichś tutaj wielkich odległości. O, jak on się nazywał, kurde? Nie wiem, czy to nie był o ten przypadkiem. 012 inbound. No i ostatnie ćwiczenie, słuchajcie, polega na tym, żeby wylądować na tym okręcie płynącym. Polecimy sobie jeszcze tutaj nad tym dokiem. Nie latamy nad pasem przeważnie. Zawsze się tutaj wylatuje od kręgów nadlotniskowych. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Ale żem wirnik obciążył. No nie wiem, może się nie można połączyć z nim akurat. Może tak być. Ale wiadomo, o co chodzi. Znajduje się on tutaj przed nami. Tu mamy ten większy, z którego startował Kiowa po prawo. A po lewo jest ten nasz wojenny. Zobaczymy, czy nam się uda. Nie wylatujemy. Nie wylatuję tutaj aż specjalnie za wysoko. Spróbuję sobie podejść wizualnie bez pomocy IHACA. Lecimy najpierw ich tutaj od tej strony. Oni tutaj dość mocno zapierdzielają, co jeszcze utrudnia sytuację. No i zobaczcie, że już powoli zwalniam, podchodzę od tyłu. Mówię, że to jest proste dosyć, bo tutaj nie ustawiłem aż takiego wiatru. Wiatr jest chyba w granicach 10 węzłów. Więc nie jest to aż tak dużo. No ale i tak, że tak powiem, może nie być łatwo. Staram się wyrównać prędkość razem z nim. Się nazywa Michel Murphy. Może to łatwo zapamiętać, bo może ja nie to wywoływałem. No i zobaczcie, że
jest łatwo. Już jestem nad pokładem. No i udało się. Jak to mówią, bułka z masłem. Włączymy sobie APU. Nie wiem, czy to się tak robi, ale na przykład tak się robi w pasażerskim, że się właśnie przed wyłączeniem wszystkiego włącza się zasilanie. I teraz dopiero wyłączam cały sprzęt. Włączam jeden silnik, drugi silnik. Teraz dopiero wyłączam APU. Włączam jeszcze hamulec rotora. No i co? Zobaczcie, że udało się. Napiszcie mi w komentarzach, co tam myślicie o tym, o tych misjach szkoleniowych, czy to robić, czy nie. Oczywiście jak się podobało, to łapa w górę, jak się komuś udało, to tak samo. Im więcej komentarzy, tym lepiej, im więcej dyskusji, tym lepiej. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz najlepszego w nowym roku. I do kolejnego odcinka. Hej!